Trzeba mu plecak naciągnąć. Dochodzi, żeby schowamy, musimy to zmusić. Ponieważ no, został uwolniony ksiądz Michał Olszewski, pani Urszula i Karolina, wobec tego te piątkowe spotkania przerywamy na razie. Zobaczymy, jak to dalej będzie. To jest jeden komunikat. A drugi komunikat, to przypominam, że we wtorek 29 października o godzinie 8 spotykamy się pod gmachem sądu, bo to trudno powiedzieć, że to jest sąd. Pod gmachem przede wszystkim, proszę Państwa, żeby wyrazić poparcie dla naszego kolegi i bojownika Ryszarda Majdzika, który został pozwany przez pseudobojowniczkę Kodu czy czegoś tam w tym rodzaju. Więc bardzo proszę o to, żebyście Państwo przybyli, wsparli naszego przyjaciela, żebyście powiedzieli innym osobom, które mogą przyjść, żeby również przyszły. To nie jest tak, że my wywrzemy jakiś szczególny nacisk na sąd, którego nie ma, bo gdyby był, to może by ten nacisk był, miał znaczenie. Natomiast żebyśmy byli, dając świadectwo tego, że nie zgadzamy się na to, że ten reżim będzie traktował nasze państwo i nas samych jak niewolników. Jesteśmy ludźmi wolnymi i tej wolności zabrać sobie nie pozwolimy. Za chwilkę będzie modlitwa, różaniec z intencjami. A teraz, Rysiu, czy ty chciałeś coś? Telewizja Republika, nasza wolna, nasze wolne media. Także bardzo dziękujemy Witek, Łukasz. Także Łukasz jest dziennikarzem, Witek jest razem z nim. Także dziękujemy bardzo za to, że jesteście, i Stefanowi, który nas też tutaj filmuje, zawsze jest z nami. Dziękuję Państwu Walusiakom. Dziękuję Wam wszystkim, dziękuję Skawinie, bo też są ze Skawiny, Krakowowi, Nowej Hucie. Dziękuję Wam wszystkim za to, że dzięki Wam, dzięki modlitwom, dzięki Bogu został ksiądz Michał Olszewski i pani Karolina, i pani Urszula uwolnieni. To jest Wasza zasługa, bo jakby nie Wasz upór, nie Wasze uparcie, nie Wasze modlitwy, to by nie uwolnili, pamiętajmy. Tylko nie możemy zasypiać, bo to może być uśpienie na chwilę, a później większy atak na nas wszystkich, na Polskę, pamiętajmy. Bo to jest piąty rozbiór Polski, od 15 października rozpoczął się piąty rozbiór Polski. Polska ma zniknąć z mapy Europy i świata. Na to nie ma przyzwolenia. Na to nie damy przyzwolenia. Będziemy wierni Bogu i Ojczyźnie. Tak do tej pory. Bo tylko z Bogiem, modlitwą i walką o niepodległość Polski, pokazanie, kim jesteśmy, że o każdego człowieka, którego ten system okrutny, antypolski będzie niszczył i próbował niszczyć, wsadzać do więzienia, to będziemy bronić. To jest nasza godność, to jest nasza wartość. My tej wartości nigdy nie zostawimy samej. Nie zostawimy żadnej jednostki polskiej, który jest patriotą i czuje się Polakiem, człowiekiem wierzącym, człowiekiem wiary, czującym tożsamość narodową polską i nasz korzeń chrześcijański. Że zawsze będą Polacy, którzy będą stali przy takiej osobie. Przy osobie, która będzie krzywdzona przez ten system. Nie zapominajmy o tym. Zawsze polski naród był wierny swojej ojczyźnie i ludziom oddanym Bogu, naszym duchownym, którzy nauczyli nas naszej mowy i chronili naszą mowę, nasz elementarz, czyli duchowni, nasz Kościół. Nie możemy pozwolić na to, aby był zniewalany, obcinany. Nie można. I to jest wasza postawa. Dzięki wam to się dzieje. Dzięki wam rośnie nasze serca. Rosną. Bo serca rosną, jak wy jesteście z nami. Nie jesteśmy sami. Wierzymy w to, że wygramy z tą koalicją 13 grudnia. Że pokonamy, że nie pozwolimy zdeptać naszej godności, naszej niepodległości i naszej wiary. Za to wam dziękuję. Teraz oddam głos Basi. Żadna dyktatura nie jest w stanie spowodować, że człowiek wierzący, że człowiek, który jest prawdziwie Polakiem, nie będzie w tym momencie bał się przemocy, bał się szantażu. Coraz więcej głosów takich, które wskazują, że szantaż dotyczy każdego Polaka,
że nie chodzi o to, że już jest wojna tylko i wyłącznie z pisowcami. Każdy z nas może być dotknięty prześladowaniem i szantażem, jeżeli tylko nie będzie spełniał oczekiwań rządu Tuska. A dzisiaj udało się, dzisiaj ta siła narodu polskiego, jestem przekonana, że te codzienne różańce dały efekt. Wyszli na wolność ludzie, którzy byli politycznymi więźniami. Politycznymi więźniami, których znamy z poprzednich epok komunizmu. I po to, żeby to nie wróciło i żeby to był tylko ten pierwszy etap do zwycięstwa prawdy, pierwszy etap do szacunku dla każdego człowieka, do wolności, do niepodległości, dzisiaj chcemy uczcić różańcem, ale nie tak jak zwykle w piątek, czyli nie częścią bolesną, ale chwalebną, chwaląc Boga za to, co się dzisiaj stało, chwaląc Boga, że polityczni więźniowie są na wolności. Bogu niech będą dzięki. Zaczynam. W imię Ojca i Syna i Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pierwsza tajemnica chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Modlimy się teraz w intencji więzionych i wypuszczonych na wolność księdza Michała Olszewskiego, pani Urszuli Karoliny, aby po powrocie trwali w zdrowiu, mieli szacunek otoczenia i aby stali się wzorem i przykładem dla innych, tych wątpiących i tych, którzy tu przechodzą obok nas drwiącymi minami, aby przyszło na nich opamiętanie. Druga tajemnica chwalebna w niebowstąpienie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. A szczególnie za hierarchów Kościoła katolickiego. A żeby wyszli z letargu, żeby wyszli z wieczernika i stanęli obok nas, wiernych, tak jak stali ich poprzednicy. Święty Jan Paweł II, Stefan, kardynał Stefan Wyszyński i inni. Aby się nie bali stać przy wartościach, dawać świadectwo i przykład. Brawo! Brawo! Brawo. Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Ponieważ zbliża się święto zmarłych, wobec tego módlmy się za naszych bliskich, którzy odeszli już stąd do wieczności. I módlmy się za tych naszych bohaterów, którzy na przestrzeni dziejów, a szczególnie ostatnich 300 lat, cierpieli i oddali życie za wolną Polskę i niepodległą Polskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać.
O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. I myślę, że tu w tym miejscu jeszcze, patrząc w przyszłość, możemy oddać się w opiekę Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo. I tak jak mówiliśmy, oczywiście, że oddam. Tylko chcę powiedzieć, że skoro nie tutaj, to jest przekaz od Państwa Walusiaków, którzy już chyba trzy lata są co środę pod pomnikiem skargi. I jeszcze poproszę Państwa o tą obecność. Bardzo proszę, Babku. Musimy się modlić za naszą ojczyznę, bo tylko Bóg może nam w tym dopomóc. Tak jak nasi przodkowie, gdy się modlili, to zwykle przychodziło to zwycięstwo. Potem się zapomina o tym, że to zwycięstwo jest od Boga. Ale módlmy się. My się modlimy co środę o godzinie 18:00. Pod pomnikiem księdza Piotra Skargi. I zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy w intencji naszej ojczyzny. Dziękuję. W imieniu Krysi Karabuły, przewodniczącej Międzynarodowej Organizacji Solidarności w Zarządzie Regionu Solidarności Małopolskiej, bardzo Państwu dziękujemy. Nie zaprzestaniemy walki, ponieważ chcę przypomnieć jeszcze, żebyśmy się upominali o księdza Michała Olszewskiego pod pierwsze, też w sierpniu, pod siedzibą Platformy Obywatelskiej, czyli Koalicji Obywatelskiej na ulicy Karmelickiej. Było nas 5 razy, albo 10 razy tyle. Ja myślę, dzisiaj akurat było zwolnienie księdza i tych pań, bohaterek trzeba powiedzieć, bo zachowały się godnie, jak trzeba, jak Inka, prawda? To może inne czasy, ale alegorycznie patrzeć, zrobiły to samo. Zachowały się godnie, bo to był areszt wydobywczy. I panie się nie poddały, które mają dzieci. Słyszeliśmy, że nie chcieli dziecka do mamy dopuszczać. No to jest coś karygodnego. To tylko robili przestępcy, bandyci z podznaku sierpa i młota i spastyki. Oni to samo wykonują i robią. Troszkę w inny sposób. Ale o tym nie zapominamy. Jestem wam bardzo wdzięczny. Tak samo tu musimy wiedzieć i pamiętać. Bo Krzyż Katyński ponoć, podobno, usunięto niby do renowacji. Ale musimy pilnować, żeby ten Krzyż Katyński wrócił na swoje miejsce. I to jest też naszym obowiązkiem. A szczególnie moim tak samo, bo mój dziadek został zamordowany. Właśnie strzałem w tył głowy. W jednej Twerzy. I tego będziemy pilnować. Oprócz tego zapowiadam, jeszcze Weroniczka, tutaj nasza najmłodsza zaraz coś powie, zawsze to mówi, to wspaniale. Zresztą to zawsze podziwiam, że robić ma fakultety, zaczęła teraz studia i to trzeba podziwiać, to mamy to zdolną młodzież. Przyszłość Polski. Brawo dla Moniczki, znaczy dla Weroniczki. Także proszę Państwa, tu nie mogę nie wspomnieć, że musimy pamiętać, że w Polsce jest trój podział władzy, który oni deptają. Nie ma żadnej demokracji, bo mamy najpierw władzę ustawodawczą, uchwałodawczą, później wykonawczą, a później sądowniczą. Sądowniczą po to, żeby pilnowała tych dwóch na początku. Ustawodawczej i uchwałodawczej. I wykonawczej. Mają tego pilnować, a co robią? Wykonują rozkazy. Tych spod znaku właśnie. Sierpa i młota i swastyki. Żeby gnębić nasz naród. Sprzedawać przemysł i wszystko. To jest po prostu coś niewiarygodnego. Nie możemy na to patrzeć. Bo pamiętajmy, że sami, jeżeli do tego doprowadzamy, jeżeli przyzwalamy na to zło, które oni wprowadzają w Polsce, na to zło tolerancyjnie, że sądy tak postępują, że traktujemy te sądy, jakby nie wiadomo, kim one były. W tej sytuacji, jak oni nazywają tak zwanych neosędziów, to ja tych sędziów, jak pani Pilarczyk, która mnie sądzi z istuti, traktuję jak ten neosędziny, jak ona mówi. To nie jest żaden sąd, żaden wymiar sprawiedliwości. To jest wymiar niesprawiedliwości. To, co oni pokazują,
To jest wszystko na pokaz. I dzięki wam, dzięki waszej postawie i modlitwom do Boga, za te osoby więźniów politycznych, księdza Michała, panią Urszulę i panią Karolinę. Dzięki wam i nam wszystkim wyszli na wolność. Ale obiecujemy wam i patrzcie na nasze Facebooki, inne strony społecznościowe, na telewizję Republika, inne telewizje, TVN, czy 24, czy Telewizja Polska, które są wolne, wolne media, bo tam będziemy przekazywać informacje, bo będą protesty i pod siedzibą, nie damy im spokoju. Musimy zwalczyć tą koalicję 13 grudnia, która tu jest po to, aby dokonał się piąty rozbiór Polski. Pamiętajmy o tym, bo nie służą ojczyźnie. To nie jest dla dobra ojczyzny. To jest zgnębienie, poniżanie polskiego narodu i naszej wiary. Naszej wiary, powtarzam, ale zaczęli z nami, a my walczyć umiemy. My walczyć umiemy. Nasi rodzice nam to przekazali w genach, że nigdy nie zapomnimy o tym, że wolności, którą żeśmy wywalczyli, nikt nam nie dał raz na zawsze za darmo. Zawsze musimy stać i być gotowi do walki. Nasi synowie i przekazywać naszym dzieciom, że nigdy nie wolno zapominać, że nasza matka ojczyzna Polska i nasza wiara to jest nasz korzeń, nasza tożsamość i to jest najważniejsza rzecz. Niepodległy byt narodu polskiego i naszej matki ojczyzny. Tego musimy pilnować i pilnujmy, obiecujemy. Dziękuję państwu. Proszę bardzo, Weroniczko. Dziękuję. Może zacznijmy od tego, że podziękujemy tym, co zawsze organizują. I myślę, że nasza pani kurator Marek Michno z Gazety Polskiej, pani Krysia Karabuła z Solidarności i oczywiście Rysiu Majdzik ze swoimi niezawodnymi kompanami. Myślę, że gdyby ich tutaj nie było, to ciężko byłoby coś faktycznie w Krakowie zorganizować i dziękujemy też państwu za to, że jesteście z nami, byliście z nami tydzień temu i jesteście dzisiaj. Myślę, że jest to bardzo ważne, ale tak jak już też dzisiaj mówiliśmy, to, że zostali wypuszczeni, to, że znaleźli się ludzie, którzy wpłacili tą kaucję, nie oznacza, że nasza misja się skończyła. Nasza misja dopiero dzisiaj się zaczyna, ponieważ może nam się wydawać i oni tak chcieliby tego, że nas uśpią na chwilę, tak? Że płacą po te 350 tysięcy od osoby, że wyjdą na wolność, będzie wszystko w porządku. Nie jest w porządku, ponieważ dzisiaj modliliśmy się też o to, żeby też takich kolejnych więźniów nie było. My chcemy tego, pragniemy, żeby ta władza skończyła swoje bezprawne, nielegalne działania. Ale też dobrze zdajemy sobie z tego sprawę, że już zapowiadają, że będą wsadzać do więzień kolejnych. Dzisiaj modliliśmy się za księdza Michała Olszewskiego i dwie panie urzędniczki, tak jak tydzień temu. Ale w przyszłym tygodniu może się okazać, że kogoś innego wsadzą do więzienia i tak jak też mówiła pani kurator, może się okazać, że każdy z nas będzie niedługo podejrzany. Dlatego też musimy walczyć i nie przestawać. Nie tylko modlitwą, ale też naszym działaniem i myślę, że z naszej strony też będziemy planować różne wydarzenia właśnie w obronie naszych wartości. Będziemy przypominać o tym, że nasza wiara jest ucieczką naszą z tego świata, z tego strasznego świata, który nam tworzy koalicja 13 grudnia, ale też będziemy przypominać o tym, że nasza niepodległość, tak wywalczona przez wieki, musi z powrotem wrócić. Musi wrócić nasza Polska, sprawiedliwa, prawa, która będzie przestrzegać przepisów, nie będzie naginać konstytucji i nie będzie sobie mówił Donald Tusk, że on tutaj będzie interpretował jak będzie chciał, że nie będzie patrzył na autorytety prawnicze. Każdy z nas wie, jak ważna jest wolność. Myślę, że ja jeszcze nie do końca mam tego świadomość, bo ja żyłam zawsze w wolnej Polsce. Ale myślę, że wiele osób tutaj pamięta czasy, kiedy tej niepodległości nie było. Tym bardziej więźniowie polityczni mają większe znaczenie. Właśnie kiedy przypominamy sobie o tej historii. Historii wydawałoby się dawnej, ale jednak nie tak bardzo dawnej. Dlatego też dziękuję dzisiaj państwu i mam nadzieję, że do zobaczenia na przyszłych, kolejnych wydarzeniach. I tak jak dzisiaj się modlimy.
modliliśmy o tą naszą wolną Polskę. Mam nadzieję, że to, co zapoczątkowaliśmy dzisiaj, będzie się odradzać, że będziemy się aktywizować, ale też tak jak powiedział pan Marek, musimy walczyć o wybory, bo oczywiście ważna jest nasza modlitwa, ważne jest nasze działanie, ale też ważne są te metody demokratyczne, które dzisiaj są łamane. Dlatego też, tak jak już było powiedziane, zachęcajmy kogo możemy. Musimy wygrać prezydenturę, a wtedy koalicja 13 grudnia szybko pożegna się z tą władzą, którą wykorzystuje do tak strasznych czynów. Dziękuję. Brawo, Weroniczko. To jest właśnie przykład naszej patriotycznej polskiej młodzieży. Ale to na pewno w genach rodzice przekazali. Ja tylko chciałem się Państwa poinformować o tym, że głodował mój przyjaciel, mojego ojca, Janka Radzień z Częstochowy. Popatrzcie się. Jedna osoba, ja nikomu nie namawiam, bo ja w życiu miałem kilkadziesiąt głodówek w stanie wojennym i wcześniej. To mi akurat zdrowie się pogorszyło. Ale patrzcie się, Janka Randzień, który kiedyś głodował w 80 roku w Podkowie Leśnej u księdza parafii kantorskiego świętej pamięci, z moim ojcem świętej pamięci, o uwolnienie też wtedy więźnia politycznego Mirka Chojeckiego, którego nie sądzili jako polityka władzy komunistycznego, władzy komunistycznej, tylko dali mu artykuł złodziejski, prawda? Tak teraz. Wszystko robią, żeby nas obrażać i nieprawdziwe nam dawać zarzuty, artykuły. Na to też musicie zwrócić.